Festiwal Srebrna Szybka już od 20 lat krzewi muzykę współczesną, przybliżając ją kolejnemu pokoleniu młodych wykonawców oraz publiczności. Z tej okazji zapraszamy do odbycia krótkiej podróży do czasu, gdy z inicjatywy pedagogów Sabiny Krzywickiej i Renaty Guzik oraz dyrektora Szkoły Muzycznej imienia Bronisława Rutkowskiego w Krakowie, Martę Nowaczyk-Łapińskiej, we wrześniu 2002 roku zrodziła się idea wydarzenia promującego muzykę współczesną w ośrodkach edukacji artystycznej. Pomysł został zrealizowany w styczniu 2004 roku jako pierwszy festiwal dziecięcej i młodzieżowej muzyki współczesnej Srebrna Szybka, z nazwą zaczerpniętą od tytułu piosenki dla dzieci, autorstwa jednego z najwybitniejszych kompozytorów polskich XX wieku, Witolda Lutosławskiego. Celem Srebrnej Szybki było od samego początku i jest nadal promowanie współczesnych trendów, technik kompozytorskich i wykonawczych wśród uczniów i pedagogów szkół muzycznych. Festiwal zaplanowany został jako impreza odbywająca się w edycji dwuletniej, a w jego skład wchodzą naprzemiennie dwa konkursy, wykonawczy i kompozytorski oraz imprezy towarzyszące. Konkurs wykonawczy jest organizowany pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Centrum Edukacji Artystycznej. Uczestnicy są oceniani w czterech grupach wiekowych oraz w trzech kategoriach wykonawczych: fortepian, instrument solowy inny niż fortepian i zespoły kameralne. Jury przyznaje 3 pierwsze miejsca oraz wyróżnienia dla najlepszych wykonawców w każdej kategorii, a także nagrodę Grand Prix dla najwybitniejszego uczestnika. Zwieńczeniem każdego konkursu jest koncert laureatów. Konkurs kompozytorski ma za zadanie poszerzanie zakresu literatury muzycznej spełniającej założenia festiwalu oraz wyłonienie utworów obowiązkowych na kolejne edycje konkursu wykonawczego. Podczas finału konkursu kompozytorskiego odbywa się uroczyste uhonorowanie laureatów oraz premierowe wykonanie nagrodzonych utworów. Ich wykonawcami są uczniowie i nauczyciele. Obu konkursom towarzyszą także koncerty, wykłady i warsztaty wykonawcze. Ich zadaniem jest poszerzanie wiedzy na temat różnych aspektów muzyki współczesnej, technik kompozytorskich i wykonawczych oraz popularyzacja tej muzyki wśród uczniów i pedagogów szkół muzycznych. Konkurs wykonawczy w ramach festiwalu cieszył się zawsze sporym zainteresowaniem. Liczby uczestników w poszczególnych latach kształtowały się na podobnym poziomie, przekraczającym 100 uczestników. W okresie pandemii konkurs odbył się na podstawie przesyłanych nagrań, co pozwoliło kontynuować jego organizację co 2 lata. Łącznie podczas konkursów wykonawczych zaprezentowało się przeszło 1150 uczestników. W konkursach kompozytorskich wszystkich edycji przedstawiono dotąd łącznie 170 utworów. W myśl regulaminu konkursu, nagrodzone kompozycje były włączane do zestawu utworów obowiązkowych lub rekomendowanych w kolejnych konkursach wykonawczych i w ten sposób część z nich weszła do kanonu utworów współczesnych wykonywanych przez uczniów. Utwory wyłonione podczas konkursu kompozytorskiego można odnaleźć w programach prezentowanych przez uczestników innych konkursów muzycznych w Polsce i za granicą. Srebrna Szybka, poza tym, że na stałe wpisała się w życie Józefiny, jest też ważną imprezą na mapie konkursów szkolnictwa artystycznego. Uczestnicy każdego konkursu wykonawczego zadziwiali bardzo wysokim poziomem. Przyznawane przez jurorów główne nagrody, a zwłaszcza nagrody Grand Prix, dotyczyły wykonań wręcz na mistrzowskim poziomie. A i pośród jurorów zasiadali sami mistrzowie, wybitni przedstawiciele świata muzyki, instrumentaliści różnych specjalności oraz profesorowie wyższych uczelni. Pierwszym przewodniczącym był profesor Adam Kaczyński, twórca legendarnego zespołu MW2, założyciel i wieloletni kierownik Katedry Interpretacji Muzyki Współczesnej przy Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej w Krakowie. Swą wielką charyzmą wywarł ogromny i inspirujący wpływ na kształt festiwalu oraz rozwój jego pierwszych edycji. Kolejnym przewodniczącym, który pełni tę funkcję do dziś, jest profesor Zdzisław Łapiński, wybitny wiolonczelista o światowym dorobku artystycznym, autorytet w każdej dziedzinie muzycznej. Sekretarzem prac jury jest niezmiennie od pierwszej edycji Renata Guzik. Z czasem tradycją konkursu wykonawczego stało się przyznawanie nagrody specjalnej imienia profesora Adama Kaczyńskiego za awangardowe wykonanie utworu. Nagroda ta celuje w istotę Srebrnej Szybki, czyli promowanie nowych i awangardowych technik wykonawczych. Wraz z nagrodami głównymi i specjalnymi, uczestnikom przyznawane są wyjątkowe statuetki wykonane przez uczniów Zespołu Szkół Plastycznych imienia Antoniego Kenara w Zakopanem. To prawdziwa ozdoba festiwalu i cenna pamiątka.
Kończąc naszą podróż, zatrzymajmy się jeszcze przez chwilę przy samej Józefinie. Nie było przypadkiem, że pierwszy konkurs Srebrna Szybka w 2004 roku odbył się w czasie, gdy Szkoła Muzyczna imienia Bronisława Rutkowskiego obchodziła jubileusz 40-lecia swojej działalności. Dziś, 20-letniemu już festiwalowi i 60-letniej szkole, z okazji ich jubileuszy życzymy wszystkiego najlepszego. Niech się wciąż rozwijają i niech w kolejnych latach ukazują światu coraz to nowe wspaniałe talenty. Sobie życzmy, byśmy mogli je podziwiać także podczas kolejnych jubileuszy i na co dzień. Srebrnej Szybce życzmy jeszcze, by świętując za 30 lat 50. złoty jubileusz, wciąż pozostała naszą piękną, srebrną szybką.